To nie koniec. Lekarz nie ma dobrych wieści. Podaje powody wyjątkowo dużo zgonów z powodu koronawirusa. Dr Paweł Rajewski, to nie koniec wysokich liczb. Statystyka zgonów na COVID-19 w Polsce jest ponura, a to nie koniec wysokich liczb, mówi dr Paweł Rajewski, specjalista chorób zakaźnych. Powód. Składa się na to kilka problemów. Część pacjentów nie chce kontaktów z lekarzem, a część lekarzy nadużywa teleporad i nie bada chorych, uzasadnia lekarz. Resort Zdrowia podał wcześniej informację o 27 887 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 954 osób. To największa liczba zaraportowanych zgonów od początku pandemii. Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Jest to więc duża liczba 954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby czy właściwie ostatnich dwóch dni, bo najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 24 do 48 godzin i to jest ten standard, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Doktor Rajewski pytany o te liczby stwierdził, że to ponura statystyka. Nie spodziewam się, aby liczby zgonów w kolejnych dniach były znacząco niższe. Jesienna fala epidemii sięgała 25-27 tysięcy zakażeń i wówczas notowaliśmy powyżej 600 zgonów. Teraz tych zakażeń w szczycie było powyżej 35 tysięcy, więc i zgonów będzie proporcjonalnie więcej. Pod respiratorami leży ponad 3300 pacjentów. Przeżyje 3 na 10. Wystarczy spojrzeć na tę statystykę i widać, ile zgonów będzie w kolejnych dniach, powiedział lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Doktor Rajewski, to oczywisty błąd w ocenie dr. Rajewskiego. Może się okazać również tak, że dwa tygodnie po świętach znów zacznie się wzrost nowych przypadków zakażeń. Odnosząc się do wysokich liczb zgonów w Polsce na COVID-19 wskazał, że składa się na to kilka czynników. Są pacjenci, którzy trafiają do nas po dwóch tygodniach walki z gorączką 39-40 stopni i z saturacją na poziomie 80. Wiele osób czeka z taką saturacją kilka dni, bo może się poprawi. Prawdą jest również to, że część zespołów ratownictwa medycznego odmawia zabierania do szpitali osób z saturacją 88-90, co jest oczywistym błędem, wskazał Rajewski. System teleporad. Kompletnie tego nie rozumiem, dodał także, że natychmiast trzeba skończyć w jego ocenie z systemem teleporad. Teleporada może służyć do zlecenia testu. Czemu jednak, gdy pacjent już ma taki wynik, to lekarz rodzinny nie zaprasza go do gabinetu i nie bada? Kompletnie tego nie rozumiem. Taki pacjent jest zostawiony w domu sam sobie. Co więcej, wielu lekarzy rodzinnych przepisuje bez badania antybiotyki. Przecież to jest jakaś paranoja. Tak nie można leczyć ludzi. Oni muszą mieć możliwość normalnego osłuchania, badania, odpowiedniego dobrania leków. W innym razie jest tak, że do szpitali trafiają do nas osoby w trzecim albo czwartym tygodniu choroby. Wirusa już nie ma, ale całe płuca są zajęte. Jak wówczas pomóc tym osobom? Tu nawet ich wiek często nie pomoże i umierają coraz młodsze osoby, powiedział dr Rajewski.